Kozienicki Dom Kultury prowadzi zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz chorych dzieci. Jest to akcja, w której instytucja uczestniczy już od kilku lat. W piątek, 1 kwietnia, pierwszą turę plastikowych nakrętek zbieranych dla 4-letniej Weroniki Druszcz odebrał jej tata. Weronika urodziła się z zespołem Downa. Wymaga między innymi regularnej i stałej rehabilitacji ruchowej, która usprawni jej wiotkie mięśnie. Wymaga także stymulacji intelektualnej. Zebrane w przedłużonej do dnia 15 czerwca akcji nakrętki z pewnością pomogą w uzyskaniu środków potrzebnych na ten cel.